Jestem przekonana, że sukces rekrutacyjny naszej uczelni to efekt wieloletniej, konsekwentnej polityki realizowania tego, co sobie kiedyś powiedzieliśmy, że jest dla nas najważniejsze. A myśmy postawili na kilka rzeczy. Po pierwsze, programy nauczania praktyczne, takie, które przygotowują studenta do wejścia na rynek pracy. Po drugie, nauczyciel. Stawiamy na dydaktyków z dużym doświadczeniem, ale też na praktyków, którzy zbierają swoje doświadczenie w praktyce gospodarczej. Po trzecie, pracownik administracyjny, zorientowany na klienta, ale też taki, który realizuje nasze cele strategiczne. I coś, co bym nazwała taką zwinnością rozwojową. To znaczy umiemy chyba szybko i sprawnie dostosować się do zmieniającego otoczenia, zarówno prawnego, jak i takiego gospodarczego. Ale myślę, że też dobrze obserwujemy zachowania konkurencji i słuchamy potrzeb studentów. Dla mnie szczególnie istotne jest to, że naszą strategię rozwoju potrafimy realizować nie tylko w olbrzymim Wydziale Gdańskim, ale również w Gdyni. Wydział Gdyński to wydział mniejszy, ale śmiało mogę powiedzieć, że z roku na rok coraz silniej zaznacza swoją obecność na rynku w samej Gdyni, jak i na terenie Małego Trójmiasta.